Witam was w kolejnym odcinku z gry Cywilizacja 5. Sorry, no ale akurat kliknąłem koniec tury. Dużo się nie wydarzyło, po prostu oni przeszli z lądu, raczej na ląd. Wypłynęli. Szybko ich pokonamy w sumie. Panie! Ty chciałeś ode mnie taką kasę? W takiej słabej armii. Tak, sorry, i tu mnie zagiąłeś. Dobra. Fuck. Run. Gdzieś tam. Czy się normalnie nagrywa? Pierdziele, co jest z tymi klatkami? Znaczy, filmik to powinien być normalny. No spoko. Co mogę ci dać moderatora? Tylko, że... Czekaj, jeszcze się upewnię, może zmienili. Na telefonie jedynie można, jak kliknął na ciebie, wspomnij, szef, dodaj do znajomych, zablokuj, wyklucz tymczasowo lub zablokuj. Podawię ci dom. Halo? Nie wiem, to w takim razie powinien Twitch bardziej się jebać, bo... Tak, chodzę do szkoły. Serio? Jeszcze przeżyli. Dobra, bo ja w życiu na niego nie zatkuję. Może w słabym miejscu postawię ich, żeby się podleczyli. Są pod ostrzałem. Chociaż z drugiej strony ekspią. Serio. W sumie za szybko staram się to zrobić. A, ci dalej stoją. Zapomniałem o nich. Dobra, pokój. A tyle chciał kasy. Potracił wojsko, właśnie zobaczę. Dobra. Dobra, w końcu mogę się tym kolesiem zająć.
Dobra, bać to nie chce mi się czekać. A, padli wszyscy. Dawaj jeszcze drugiego. Niepotrzebnie za szybko staram się zawalczyć, bo przez to takie błędy robię. Ten jak się napieprza. O kurde. Dobra, ci powinni sięgnąć. Góry, no tak. Ty, właśnie, ty też mam przecież wielkie gum. A nie, dopiero teraz mam. A, dzięki. Dzięki, że pijesz za moje zdrowie. W sumie ten nic nie ma do roboty. Chociaż w sumie miejsce się znalazło. Ja już cały piwo wypiłem. Impreza internetowa, dokładnie. A to mnie zawsze rozwala. Ostrzeliwują siebie nawzajem, potem jeden tępi po armii. No, w końcu. Nie.
L od nazwiska Leonard. Ten mnie potępia. My się bardziej boi. Bo akurat teraz graniczę z nim dwoma miastami, więc w sumie obawy uzasadnione. Albo nie, tu pojadę w sumie. Nie no, ja już nic nie zeruję. Ty, Gandhi. Mam do ciebie wpaść? O, to było zajebiste. Nie zrobię, już nie chcę pić. Dobra, mam jednego robotnika, który mam nadzieję później stworzy drogę. Dobra, już mogę się zamienić. Właśnie w sumie statki mogę zrobić, żeby zdobyć lopę. W sumie to nie taki głupi pomysł. Nawet. A, no ta. Ja dobieram ich. Dobra, całkowicie go już zlikwidowałem. No bo nie ma wojska, nie ma robotników, nie ma miast. Raczej miasta. To miasto państwo.
Ten, jaki przygotowany. Spodziewaj się ataku. Spokojnie, jeszcze nie będę atakował. Jakoś w cywilizacji lubię grać bardzo powoli. W sumie, jak w każdej grze. Dobra, ci robotnicy w ogóle będą coś robić? Jeśli nie, no to ogarnę ich. Nie. Dobra. Żeby wybudowali drogę. Z Waszyngtona do Genewy, z Genewy do Nowego Jorku. A ci mają chyba zajęcie. Mam nadzieję, zresztą. Nie, nie mają. Okej. Ja im kurde zaraz znajdę. Pierwsza jednostka oblężenia w grze mogąca strzelać na długość 3 pól. No, łucznicy angielscy na przykład mogą strzelać na długość 3. Niech sami stworzą drogę do tego. O, to, dobra. Panie, twórz tu. Kolejne państwo miasto. Nie no, ja im będę kazał budować. Patrzę, gdzie oni chcą. Chociaż tu niby by chcieli. Ja wolę tu. Łucznicy by tutaj chodzili, przynajmniej by mieli większy zasięg. Bo fakt, tu były ryby, okej. Okay. Nie mam ksywy. Zwykle w szkole na mnie mówili po prostu po nazwisku. Czasem jeden kolega mówi do mnie Peter. Czekaj, Kutr nie może przypadkiem tego? Może trzeba coś lepszego? Może? Dobra, na razie muzeum twórz, a potem się zobaczy.
Jak ja nienawidzę tego błędu z robotnikami, co trzeba co chwilę klikać, żeby to zrobili. Dobra, w sumie tych mogę ulepszyć, bo mam ich za dużo. A, chodzenie. Już wiem, dlaczego nie mogę tworzyć. Tylko mam takich spokojnych, czyli od informatyki. Tam nauczyciel. Aha, wojna. Z domu? Tamten nauczyciel od informatyki lubi czasem z nami sobie pożartować. Czasem, jak ktoś się spóźni, no to coś na takiej zasadzie. Przepraszam za spóźnienie, a ty w ogóle tutaj jesteś w tej klasie? My się w ogóle znamy. I czasem sobie żartujemy, że tak mówi do żony, jak przyjdzie z pracy. A w ogóle się znamy? Akurat na to się nie obraża. Albo on w poprzedniej klasie na przykład się mówiło, że ktoś tam gra lub puścił jakąś muzykę, no to zwykle się mówiło na jedną osobę, na Mariusza i się mówi jego, znaczy nie będę mówić nazwiska, ale Mariusz, to pedał i chuj. A zwykle nauczyciel miał na to gdzieś się śmiał z tego. Jakby wam troll przeszkadzał, no to mogę go zbanować. Jeśli chcecie oczywiście. No i tam mam to gdzieś, niech sobie pisze. Ale jak wam to przeszkadza, no to z chęcią bym go zbanował. Co oni z tym potępieniem? No, z Elżbietą przynajmniej można. Jakoś. I z nim jeszcze. Suleiman kontra Askie. Oto kibzuj Aski. Dobra.
Przemieszczę moje wojsko. Marleczek. Dobra, tylko że on... Teraz muszę się zastanowić, kto to pisze. Tylko że... Powiedział Mareczek, a to nauczyciel, który jest... idiotą. Dobra, nawet jak mój kolega z klasy. No, mnie może obrażać, ale jak obrazi widzów, no to znowu chcę sojusz za tyle kasy. Mnie to może obrażać i tak dalej, ale was to nie. Widzów nie. Dobra, zobaczę jedną rzecz. Klubie to błędy. Dziwo, coś się uspokoiło, już nie gubię klatek. Nadciąga przeciwnik. Jednym statkiem. Ale zawsze coś. Się postarał. Znowu będzie błagać o pokój. Ona potępia. Okej. Ja Marec. To mi rozwaliło. O, ty chamie, podleczyłeś się. Moje sobie polek spini, jak najbardziej ok.
właśnie, ogólnie, jak jakby ktoś wam przeszkadzał na moim live, to po prostu napiszcie. Bo na przykład jak ktoś mnie obraża, no to nie przejmuję się tym. Jak oczywiście ktoś was obrazi, to automatycznie leci ban na nie, dla niego. Lecz jeśli ktoś mnie obraża i mi to nie przeszkadza, ale wam to przeszkadza, bo na przykład spamuję, no to napiszcie, możesz go zbanować, albo weź go zbanuj w końcu. Teraz chęcią go zbanuję wtedy. Tak powiedziałem na wszelki wypadek, Mieszy. Dopiero pomnik? Serio? Octavian, chyba sobie ja robisz. Ktoś jest nieakceptowany. Dobra, run. W ogóle coś chcą mi zrobić? Jak na to patrzę, no to bardziej, żebym się pośmiał z nich. Dobra. Z chęcią bym zaatakował na tego kolesia, tego Gandiego, ale nie dzisiaj, bo niedługo kończy live'a. Dobra, najpierw pieprzę wojsko do miasta, wtedy miasto bije za więcej. Jednak mogłem pozwolić najpierw kusznikom. Oby sobie podekspili. Czołgi. Ropę mam i to nawet 5. Więc czemu by nie? Robotnicy wracają. Czyżby coś mieli budować w końcu? A to wygląda. Albo po prostu spieprzają w inne miejsce. A na dwóch. Kurde, zapomniałem, że dwóch tutaj posłałem. Myślałem, że jeden jest w mieście. Aaaa! Dobra, zajebiście. Drogę ulepszają. No ta, przecież tamto stworzyłem kilka tur temu. Dobra, to zajebiście, to mi się podoba. Dobra, bierę. A pójdźmy w wojskowość, skoro mamy walczyć z nim. A właśnie, 5, 8. Myślałem, że kogoś straciłem. Nie, a nie, straciłem. Bo plus jeszcze jedna osoba byłam na wyprawach.
Czernienie przez przeciwnika by gasło. Aha. Czyli w następnej turze mnie będzie oczernią. Przywódca Indii. No, dajesz, oczerniej. Właśnie, jedną rzecz zobaczę. A, dobra, chodzenie, dobra, okej. Dobra, on się na nic nie zgodzi. Na to się zgodzi. Serio? Aż tak mi nie lubisz? Okej. Dobra, ten też się nie zgodził. Potępili was i uważają, że stanowicie wielkie zagrożenie dla pokoju na świecie. To samo. To samo plus prośba tego gracza na odrzucona. Twoja cywilizacja zbudowała cud świata, który pożądali. A ja cały czas cud świata napieprzam, ale tylko w jednym mieście. Gdybym wszystkie, no to każdy by mnie nie lubił za to właśnie, że wziął cud świata, który oni chcieli. A, chcą posiąść należącą do ciebie ziemię. I on... To mnie rozwala. Chcą posiąść należące do ciebie ziemię i uważają, że stanowicie wielkie zagrożenie dla pokoju na świecie. To przepraszam bardzo, skoro chcecie posiąść moje ziemię, to dlaczego uważacie, że stanowię zagrożenie dla pokoju na świecie, skoro to wy dążycie do wywołania wojny? Oni pragną przyjaznych stosunków z twoim imperium. Ja zatkłam na tego kolesia. Przyjazne stosunki. Ciekawe dlaczego. No... Spalone miasto za nim oraz miecz pokazuje, że jednak lubi walki. Dobra. A wszystko? Wszystko. Dobra. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Nara.